Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków, rynków, które to wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc, jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to dajcie, proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Regi i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli Ari, ten, które w ostatnim czasie zmieniło wygląd swojego kantoru online i jest teraz jeszcze bardziej przystępne dla klientów chcących kupować czołowe kryptowaluty właśnie przez internet. W najbliższym czasie dodatkowo pojawi się także opcja swapu, więc kantor zyska dodatkową funkcję dla osób lubiących od czasu do czasu wyjść na przykład do stablecoinów. Pamiętajcie oczywiście, że w opisie pod tym materiałem znajdziecie kody rabatowe, dzięki którym będziecie mogli kupować czy też sprzedawać swoje kryptowaluty w Ariden Exchange jeszcze taniej, a my bez zbędnego gadania myślę, że może Możemy już przejść do tego, co dziś najistotniejsze, a więc do analizy. I standardowo, jak zwykle, rozpoczynamy oczywiście od omówienia bieżącej sytuacji na notowaniach Bitcoina, którego cena dość wyraźnie nam się na przestrzeni ostatnich dwóch dni osunęła. Bo wczoraj spadek wyniósł niemal 2500 dolarów, przedwczoraj 2300 dolarów. Czy jest to wyprzedaż, która powinna być dla kogokolwiek większym zaskoczeniem? Absolutnie nie, a przynajmniej nie, jeżeli oglądaliście ostatnie materiały, bo ja o ryzyku wystąpienia korekty spadkowej informowałem już w połowie poprzedniego tygodnia i ostatnio też wskazywałem Wam właśnie, że bitcoin dotarł w rejon, nie dotknął precyzyjnie, ale dotarł w rejon linii tendencji spadkowej, wyznaczającej górne ograniczenie obserwowanego już od połowy marca kanału spadkowego, więc mieliśmy presję podażową. To, co jednak wypada dość słabo, to jest dynamika tego spadku, bo zupełnie inaczej, znacznie bardziej optymistycznie wyglądałyby perspektywy pierwszej kryptowaluty, te krótkoterminowe, gdyby ta wyprzedaż była znacznie, znacznie spokojniejsza i gdyby spadek z poziomu powiedzmy nieco ponad 66 tysięcy dolarów do 61 tysięcy dolarów zajął 5 dni, 6 dni, 7 dni, ale nie 2 dni. Więc gdyby momentum tej wyprzedaży było znacznie mniejsze, to większe byłyby szanse na to, że Bitcoin w tym rejonie się zatrzyma, od niego się odbije i wkrótce powróci sobie na ścieżkę wzrostów. Teraz natomiast, kiedy ta wyprzedaż była naprawdę silna, no to szanse na to mamy 50/50. /50. Jest Całkiem spore prawdopodobieństwo, że być może wcale w tym rejonie ta wyprzedaż się nie zatrzyma, że bitcoin spadał będzie dalej. Oczywiście, nie mówimy o tym, że on się wkrótce załamie. Nie mówimy o tym, że to początek jakiejś większej bessy. Nie. W mojej ocenie perspektywy średnioterminowe dalej pozostają niezwykle bycze. Natomiast w krótkim terminie, czytaj w perspektywie najbliższych dni, dojść może do pogłębienia ruchu spadkowego w kierunku czy to 50%, tysięcy dolarów, czy dalej w rejon 53 bądź tysięcy dolarów. Tak po prostu zlokalizowane są kolejne wsparcia na notowaniach pierwszej kryptowaluty. Oczywiście póki co wsparcie w rejonie 60600 dolarów się broni, kurs BTC nie osunął się poniżej. Dziś o poranku obserwujemy niewielkie odbicia, natomiast no ono jest po pierwsze dość skromne, szczególnie na tle wczorajszych i przedwczorajszych spadków. Po drugie nie należy interpretować Świecy, która jeszcze się nie zamknęła, więc y, wiele będzie tak naprawdę tutaj zapewne zależało od tego, co wydarzy się na przestrzeni najbliższych godzin, bo jeżeli te poranne wzrosty zostaną zanegowane, Bitcoin osunie się poniżej 60 600 dolarów, to w naturalny sposób zwiększy szansę na dalszy spadek, spadek właśnie w stronę czy to 57 000 dolarów, czy dalej 53 000 dolarów, czy jeszcze dalej w kierunku 52 000 dolarów. Jeśli natomiast te wzrosty, które obserwujemy po ranku, będą kontynuowane i ten dzisiejszy handel zakończymy w rejonie 63 400-500 dolarów, albo jeszcze wyżej, to z technicznego punktu widzenia powstanie nam tutaj prowzrostowa formacja objęcia HOSY. Układ, który sygnalizować mógłby odbicie od tego aktualnie testowanego wsparcia. I zainicjować ponowny rajd zrestowy w kierunku 67 tysięcy dolarów albo nawet 73, więc najbliższe godziny będą tutaj naprawdę bardzo, bardzo istotne. No bo aktualnie jesteśmy w rejonie technicznego wsparcia, ale z racji tego, że my do niego dopiero dotarliśmy, to ciężko jest wskazywać, czy się od niego odbijemy, czy spadniemy poniżej. Natomiast najbliższe godziny zapewne przyniosą nam odpowiedź właśnie na to pytanie. Gdybym natomiast bazując na tym, co widzimy tu i teraz, miał powiedzieć, co moim zdaniem jest bardziej prawdopodobne. To stawiałbym, że bardziej prawdopodobna jest kontynuacja ruchu spadkowego w kierunku kolejnych technicznych wsparć niż jakieś rychłe odbicie. Oczywiście przypominam tutaj jeszcze, że już w najbliższy piątek, punktualnie o godzinie 14.30 czasu polskiego, poznamy najnowsze dane dotyczące e, czy obrazujące kondycję rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, czyli raport Dorfman Perols, publikację, która nie raz i nie dwa była w stanie tak naprawdę przyczynić się nie tylko do powstania jakiejś. Większej zmienności na rynku kryptowalut, ale także do zmiany pewnych tendencji, tak było chociażby 3 maja, tutaj ten wzrost podanych z rynku pracy, późniejsza zwyżka, czy tak też było w kierunku przeciwnym 7 czerwca, kiedy z kolei zainicjowany został późniejszy rajd spadkowy, więc piątkowa sesja też zapowiada się tutaj bardzo, bardzo interesująco, ale my przejdźmy sobie dalej, zerknijmy sobie na to, co dzieje się aktualnie na notowaniach Ethereum, no i tu nie może być inaczej, też całkiem wyraźne spadki, w poniedziałek może jeszcze względnie nieduże, natomiast wczorajsza wyprzedaż o blisko 6% naprawdę robi wrażenie. W konsekwencji kurs ETH osunął się poniżej 2550 dolarów i wyprzedaż ta zatrzymała się w rejonie 2450. Widzimy, że podobnie jak w przypadku Bitcoina, tak i tutaj te pierwsze godziny. Środowego handlu przyniosły ze sobą wzrostowe odbicie, natomiast ono wypada naprawdę bardzo, bardzo blado na tle wczorajszego spadku, więc może się wydarzyć tak, że rzeczywiście jakaś zwyżka będzie kontynuowana, ale ograniczy się ona jedynie do przetestowania tego pułapu w wysokości 2550 dolarów. Możemy sobie rozciągnąć FIBO i sprawdzić, czy tam coś będzie e, wypadało, właśnie. Więc. E... Mamy 38,2, bardzo ładnie wypada 38,2. Zresztą yy, ustawmy to z lewej strony. Nie, ustawmy to na środku, będzie bardziej czytelne. Ok, mamy. Więc mamy 38,2 z tego ruchu spadkowego. No i może tak się zdarzyć że Ethereum tylko dobije do 2550 dolarów, a odbicie od tego oporu zainicjuje kolejny raid spadkowy nawet w kierunku 2200 czy poniżej 2200 dolarów. Więc jeżeli chodzi o te perspektywy krótkoterminowe, to one w mojej ocenie nie wyglądają wcale jakoś szczególnie dobrze zresztą powodów do znacznie większego optymizmu, do tak naprawdę hmm, Dostarczyć nam mogłoby wybicie dopiero ponad granicę 2900 dolarów za ETH. Zresztą o tym mówiłem już jakiś czas temu, że to jest kluczowy opór, jeden z najważniejszych, i dopiero wyjście powyżej tego zakresu rzeczywiście będzie w stanie przyczynić się do jakiejś zmiany nastawienia rynku, właśnie w przypadku Ethereum. No a jak sytuacja wygląda na coinach, które to wy zaproponowaliście? Na pierwszy ogień idzie Fed, a więc Fetch AI, projekt, który. Spadał nieco dłużej, bo nie od dwóch dni. A właściwie te tendencje, spadkowe obserwujemy sobie już od tygodnia, od minionej środy. Więc jest to nieco spokojniejszy ruch, nieco spokojniejsza wyprzedaż niż to, co widoczne było w ostatnim czasie na Bitcoinie czy Ethereum. W wyniku tych spadków doszło do retestu. Aktualnie ten retest obserwujemy, ostatnio pokonanego oporu. Teraz jest to oczywiście strefa wsparcia zlokalizowana w okolicy 1,49 dolarów. Tu było testowane jako opór, no to będę tu też już. Tu było testowane jako opór, tu byliśmy w rejonie teraz testujemy tę strefę jako wsparcie. Gdyby pojawiła nam się tu wystarczająco silna presja popytowa, która byłaby w stanie zainicjować odbicie, to oczywiście ai mogłoby zmierzać sobie w kierunku dolara i 87 centów, no bo tam jest kolejny naprawdę ciekawy pułap technicznego poru. ewentualnie dalej nawet 2 dolary 57 centów. Natomiast jak spadniemy poniżej, no to gdzie są kolejne wsparcia? Następne, takie najbliższe to Określiłbym zapewne w okolicy 124 25 centów. Już wam ten poziom też na wykres wrzucę, żebyście wiedzieli dokładnie o jakiej strefie ja tutaj mówię. Czyli 1,25. No, i to jest taki myślę, że dość ciekawy próg cenowy do obserwacji w kontekście zasięgu dla potencjalnego dalszego rajdu spadkowego. O ile takowy będzie kontynuowany. My przechodząc dalej, zerknijmy sobie na algorand. Tutaj kilka dni temu doszło do odbicia od oporu w wysokości 14. 6 ,6 centa, czyli 0,1460, próg, od którego już Algorand odbijało w drugiej połowie lipca, odbijał w drugiej połowie sierpnia, no i odbiło też w drugiej połowie września. Jeśli chodzi o wyprzedaż, no to wczoraj doszło do niewielkiej, ale jednak Niewielkiego, ale jednak spadku i pokonania linii tendencji wzrostowej, która dotykana była z początkiem sierpnia, testowana była z początkiem września, no i w połowie września miała swój trzeci test. Teraz kurs osunął się nieco poniżej, no i zobaczymy, czy najbliższe godziny będą wystarczająco optymistyczne, aby zanegować ten tak naprawdę wczorajszy spadek. Jeśli natomiast Algorand. Utrzyma się poniżej tej linii tendencji. To w mojej ocenie spadki mogły być kontynuowane w kierunku 11 centów, bo tam dostrzegam dopiero kolejne techniczne e, wsparcie. Więc sytuacja taka krótkoterminowa w dalszym ciągu wy wygląda jednak bardziej spadkowo. Aniżeli e, wzrostowo. Potencjalnych spadków myślę, że można by też oczekiwać e, na notowaniach shiby INU. W tym przypadku kurs odbił od oporu w wysokości 2000-2100 i Bardzo ciekawy pułap, tu testowany jako wsparcie, tu testowany jako opór. Teraz znów został przetestowany jako opór. No i oczywiście na wykresie już widzicie, że mam wyznaczone wsparcie. Wsparcie w wysokości 1160 dolarów. Jak sobie oddalimy, no teraz to już jest naprawdę mało widoczne, domyślam się produkt testowany od marca 23 roku, w kwietniu 23 roku, w sierpniu 23 roku. Tutaj był testowany w grudniu ubiegłego roku. Tu był testowany z kolei w sierpniu tego roku już jako wsparcie. Natomiast nie jest to pierwsze wsparcie, nie jest to najbliższe wsparcie, na które w przypadku siby warto zwracać uwagę, bo jak sobie troszeczkę to przybliżymy, to zauważycie, że moglibyśmy wyznaczyć wsparcie w rejonie 1600 dolarów, a więc wsparcie na granicy, którego zatrzymały się wczoraj spadki tu był jeden test, tu był drugi test, tu był trzeci test, no i teraz mamy czwarty test, więc strefa wygląda dość ciekawie. Możemy sobie do tego wszystkiego dorzucić fibo od tego dołka do tego wierzchołka i sprawdzić czy wypadnie nam tutaj złota proporcja. Czy wypada? No, wypada. Jakby nie patrzeć, mamy złotą proporcję, mamy 61,8, więc strefa, tak z takiego stricte technicznego punktu widzenia, naprawdę wygląda bardzo, bardzo yy, ładnie. Tylko że nie pojawiła się w tym miejscu, przynajmniej na ten moment, jeszcze żadna większa presja popytowa. Być może ona się pojawi w najbliższym czasie. Tak jak mówię, nie należy interpretować świecy dzisiejszej, bo ja ten materiał nagrywam o godzinie dokładnie 8.55 i 10 sekund, więc do końca dnia pozostaje jeszcze kilkanaście godzin, w trakcie których naprawdę wiele może się wydarzyć. Może być tak, że zamkniemy dzisiejszą świecę dzienną powyżej wczorajszego otwarcia i wtedy stworzy nam się pro spadko, prowzrostowy układ objęcia Hossy, ale może być też tak, że te poranne wzrosty zostaną zanegowane i wkrótce kurs Shibinu osunie się poniżej 1600 dolarów, co w konsekwencji mogłoby napędzać dalszą wyprzedaż w stronę powiedzmy 1270 do 1160 dolarów. Taką strefę chyba bym tutaj kreślił, bo myślę, że tak też warto sobie ją nieco rozszerzyć, bo nie za każdym razem kurs dobijał do 1160 dolarosi, więc myślę, że warto sobie zrobić taki, taki bufor. Tu nie dotarliśmy, tu dotarliśmy, tu nie dotarliśmy, tu nie dotarliśmy, tu nie dotarliśmy w sensie do tego niższego pułapu, więc raczej traktuję to jako taką szerszą strefę, nie jako dwa odrębne wsparcia, jako jedną strefę między 1160 dolarosi a 1260-70 dolarosi. Ok. E, idziemy dalej, zerknijmy sobie na e, Dimension. W tym przypadku kurs odbił kilka dni temu od okolic e, lokalnego oporu w wysokości 2,20 dolarów i centów i w mojej cenie, jeśli ta wyprzedaż będzie kontynuowana, to w najbliższym czasie mógłby osunąć się w okolice jednego dolara i centów. Tam wyznaczam wsparcie, ale nie jest to horyzontalny próg tylko mam to wyznaczone jako linię takiej naprawdę delikatnej, symbolicznej, wręcz e, tendencji wzrostowej, która łączy tam dołki z pierwszej połowy lipca, łączy dołki z pierwszej połowy sierpnia i łączy dołki z pierwszej połowy września, więc jest jakiś mały kąt nachylenia, i myślę, że to wsparcie w najbliższym czasie rzeczywiście może w tym przypadku zostać e, przetestowane. Ok, lećmy dalej, zerknijmy sobie na notowania gali. W tym przypadku udało mi się wyznaczyć równoległy kanał wzrostowy no i w ostatnim czasie doszło do odbicia od górnego ograniczenia tego układu, czyli od linii tendencji, ona wypadała gdzieś w okolicy 2,5 centa bardzo wyraźne spadki w poniedziałek bo przeszło 8%, wyraźne spadki jeszcze większe wczoraj o ponad 10% i tak naprawdę najbliższym takim naprawdę sensownym wsparciem wydaje się być linia tendencji która wyznacza dolne ograniczenie tego układu, one są równoległe, one mają dokładnie taki sam kąt nachylenia jedna i druga linia, więc więc to najbliższe wsparcie wypada nam gdzieś w okolicy 1,8 centa, 0,01,80, no i myślę, że rzeczywiście te spadki do tego pułapu mogą e, dotrzeć. Natomiast jeśli z tego kanału kurs wybiłby dołem, bo takie ryzyko jak najbardziej tutaj istnieje i nie jest wcale takie najmniejsze, to należałoby przygotować się na możliwość dalszej sprzedaży, czy to w kierunku 1,5 centa, czyli 0,015, albo dalej 0 0125 i to był najniższy pułap cenowy od października, od połowy października ubiegłego roku. Kolejnym projektem, który zaproponowaliście do przeniezwania, jest Chili. W tym przypadku nie dotarliśmy do technicznego oporu, tak jak na wielu projektach, gdzieś te odbicia zainicjowane zostały w okolicy tutaj technicznego oporu, tutaj technicznego oporu, tutaj technicznego oporu i tak dalej. Na Algorand był techniczny. Był techniczny opór, tak na, na notowaniach, czyli. Z... No, nie, ten techniczny opór był nieco wyżej, był w wysokości 7,6 centa. Nie dotarliśmy tam, a mimo to i tak pojawiła się wyraźna presja podażowa. Oczywiście w poniedziałek spadki o 5,5%, wczoraj o prawie 8% aktualnie, czyli znajduje się na granicy technicznego wsparcia w wysokości 6,2 centa, więc 0,0620. Tutaj jest jako wsparcie, tutaj jest jako opór. No, teraz bronimy tego poziomu, natomiast jeśli kurs osunie się dalej poniżej, to w mojej ocenie mogłaby ta wyprzedaż być kontynuowana w kierunku sierpniowych i wrześniowych minimów, czyli próg tak naprawdę 5 centów wchodzi w grę do przetestowania, więc zasięg no nie jest powiem, że drastyczny, no ale też nie jest wcale taki mały, bo jak sobie go procentowo zmierzymy od aktualnego pułapu cenowego, to jest to wyprzedaż na poziomie jeszcze niemal 20%, a więc całkiem, całkiem sporo. Okej, okay, lecimy dalej, zerknijmy sobie na notowania TAO, a więc BitTensor. Tu sytuacja wygląda... Powiedziałbym lepiej, ale nie tak lepiej, że oczekiwałbym jakichś spektakularnych wzrostów. Wręcz przeciwnie, też oczekiwałbym raczej spadków. Natomiast wygląda lepiej przede wszystkim dlatego, że między powiedzmy 5, 6, 7 września a 24 września kurs doświadczył bardzo wyraźnego wzrostu. W wyniku tej zwyżki doszło już do pokonania. Kilku, a konkretnie dwóch takich naprawdę istotnych oporów, bo najpierw pękła granica w wysokości 340-355 dolarów, dalej pokonany został kolejny opór w wysokości 460 dolarów, w efekcie czego wybite zostały nowe, wyższe wierzchołki i to jest taki dość wyraźny byczy sygnał, jeśli chodzi o analizę techniczną. To nie oznacza, że w najbliższym czasie nie może pojawić jakaś korekta spadkowa, jak najbardziej może, tylko inaczej wygląda sytuacja, w której najpierw mamy wzrosty, one wybijają jakieś opory, Pory, wybijamy nowe, wyższe wierzchołki, i następnie po, wy, obserwujemy jakiś spokojny ruch spadkowy, a inaczej wygląda sytuacja, gdzie My tak naprawdę obserwujemy spadki, korekcyjne odbicie spadki, korekcyjne odbicie spadki, korekcyjne odbicie i jest ryzyko wystąpienia kolejnego impulsu spadkowego. Są dwie różne sytuacje, więc w przypadku tensor sytuacja wygląda lepiej, bo jeżeli powiem się jakieś spadki, to jest duże prawdopodobieństwo, że to będzie tylko forma takiego tymczasowego odragowania klasycznej korekty. Jeżeli chodzi o zasięgi, no to zasięgi mogą być w mojej ocenie dwa. Pierwsze to są oczywiście to ostatnio pokonany opór, drugi wcześniej pokonany opór. Teraz jedno i drugie stanowi wsparcie, czyli najpierw granica 460 dolarów, dalej przedział między 340 a 355 dolarów, i to są tak naprawdę dwa pułapy cenowe. Co jeszcze wskazuje, że sytuacja na TAO jest nieco bardziej optymistyczna, chociażby to, że tutaj spadki obserwowaliśmy tylko wczoraj i okej, okay, nie były one małe, bo wyniosły prawie 7%, no ale w poniedziałek, czyli w dniu, w którym szeroki rynek, Kryptowalut raczej spadał i to tak zauważalnie spadał. Tu odnotowano wzrosty, więc widać, że ten optymizm jest nieco większy i te spadki mogą, nawet jeżeli nastąpią, mogą nie być wcale takie bolesne. Możemy sobie oczywiście rozciągnąć FIBO od dołka do wierzchołka. Drugie wsparcie jest, no nie jakoś super precyzyjnie, ale relatywnie blisko złotej proporcji. Pierwsze jeszcze bliżej mierzenia 38,2, więc bardzo, bardzo fajne pułapy cenowe. A my tymczasem przejdźmy sobie do NotCoina. No i tu sytuacja wygląda Odwrotnie, bo mamy spadki, podbicie korekcyjne, spadki, korektę, spadki, korektę. No i teraz e, w ostatnim czasie pojawiły się spadki, ale nie trwały tylko wczorajszej sesji, czy w poniedziałek i wtorek. Obserwowaliśmy je już od soboty. W sobotę prawie 7% w dół, w niedzielę 1%, w poniedziałek ponad 8%, we wtorek 11%. Dzisiaj o poranku, oczywiście, pewne odbicie, natomiast to odbicie jeszcze nic nie znaczy. Jesteśmy na granicy technicznego wsparcia w wysokości 70 centa, więc 00070, poziom od którego kurs odbijał się w pierwszej połowie września, odbijał się w drugiej połowie września. Natomiast te odbicia nie były jakieś porywające i jeśli finalnie doszłoby do spadku poniżej tego wsparcia, to kolejne wsparcie na notowaniach NotCoina moglibyśmy wyznaczyć chyba już dopiero na podstawie tych doków z drugiej połowy maja, więc granica 4, przepraszam, 40, no niespełna 5 dziesiątych centa, 0,0047, tamten pułap byśmy, byśmy tak naprawdę mieli, więc no, no nie jest to wcale jakaś szczególnie optymistyczna informacja, bo od aktualnego pułapu cenowego byłoby to ponad 40% dalszego spadku, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo, OK. Przejdźmy dalej. Kolejny projekt, który zaproponowaliście do przeanalizowania, to Solana. Jeśli chodzi o Solanę, odbicie od oporu, rejon 163 dolarów. O tym zakresie mówiliśmy już jakiś czas temu. No i teraz, jeżeli chodzi o te najbliższe perspektywy. Czekajcie, to mierzenie Fibonacciego sobie możemy usunąć. Mieliśmy spadek w poniedziałek o prawie 4%, wczoraj spadek o prawie 5%, gdzie po ranku niewielkie odbicie, natomiast gdyby ta też była kontynuowana, to myślę, że notowania Solany mogłyby w najbliższym czasie doprowadzić do retestu pokoranego wcześniej oporu. Teraz jest to oczywiście wsparcie gdzieś w okolicy 139 dolarów, no i też w okolicy tego pułapu wypada nam mierzenie 50% korekty Fi, i Bonaciego z tego ostatniego, wcześniejszego ruchu wzrostowego, więc bardzo, bardzo fajny punkt. I teraz, co jeszcze jest ciekawe: gdyby notowania Solany odbiły od tego wsparcia, wzrosły do 163 dolarów, to bardzo wyraźnie zwiększyłyby się szanse na powstanie w tym przypadku prowzrostowego układu odwróconej głowy z ramionami, dla której tu mielibyśmy lewe ramię głowę, prawe ramię, z kolei opór w wysokości 163 dolarów wyznaczałby linię szyi tego układu, więc wybicie ponad 163 dolary potwierdzałoby powstanie tej formacji, co w konsekwencji napędzać mogłoby dalszy rajd wzrostowy, czy to w kierunku 187 czy dalej 209. Ja nie jestem fanem, rzekłbym nawet, że jestem ogromnym przeciwnikiem eee pod Takiego bardzo szczerego, e, poważnego podchodzenia do teoretycznych zasięgów tego typu układów. Natomiast jako ciekawostkę, możemy tylko sobie wyznać, że gdyby rzeczywiście coś takiego się wydarzyło, to książkowo notowania solany powinny wzrastać w kierunku 205 dolarów. Książkowo. No ale tak jak mówię, w mojej ocenie znacznie, znacznie lepszym źródłem informacji niż książka w tym przypadku, w tym konkretnym przypadku, jest lewa strona wykresu. No i na koniec tego dzisiejszego spotkania zerknijmy sobie jeszcze na notowania internet. Komputer, którego kurs. Prawie dotarł, zbliżał się, ale trochę nam zabrakło, żeby dokładniej przetestować horyzontalną strefę oporu między 10,50 a 10,75. Zamiast tego, już w sobotę pojawiła się presja podażowa. Początkowo niezbyt duża, bo sobotnie spadki nie przekroczyły 2%. Niedzielne spadki też nie dobiły do 2%. Natomiast w poniedziałek było to już prawie 6%, a we wtorek ponad 7%. No i teraz, gdzie ta wyprzedaż może być kontynuowana? Tu już przybliżmy sobie to, żebyście też to dokładnie nie widzieli. Pierwsze wsparcie ja wyznaczyłbym tutaj, czyli na granicy mniej więcej 7,80. Tu to jest jako wsparcie, notabene tu też już moglibyśmy kreślić. Tu jest jako wsparcie, tu jako opór, tu jako opór, przepraszam, tu jako opór, tu jako wsparcie, więc mniej więcej 7,80 plus minus 7 dolarów i 80 centów to jest granica pierwszego wsparcia, natomiast gdyby ono zostało przełamane to drugie wsparcie wyznaczam jako linię tendencji łącząc dołki z 5 lipca, z 5 sierpnia i z 6 września. No i jest to granica mniej więcej 7 dolarów i 25 centów, oczywiście w zależności od dynamiki, bo jeżeli spadek będzie wolniejszy, to może być 7.30, może być 7.35, zależy jak szybko ta wyprzedaż będzie tutaj postępować. Z mojej strony to by było oczywiście na tyle, jeśli chodzi o to, co miałem przygotowane dla was na dzisiaj. Jeśli materiał się podobał to zostawcie proszę łapkę w górę. Dajcie w komentarzu znać, jakie coiny chcielibyście, abym przeanalizował dla Was w przyszłym tygodniu. Ja oczywiście przypominam, że w tym tygodniu słyszymy się jeszcze w piątek, punktualnie o godzinie 10. Natomiast dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli, chcę tylko wspomnieć, że w sobotę, w tą sobotę, w Łodzi odbywa się kolejna konferencja kryptoraportu raportu, więc zapraszam serdecznie na stronę kryptoraport.pl i tam w zakładce konferencja znajdziecie wszystkie szczegóły, wszystkie informacje. Na temat prelegentów, agendy, dostępności biletów i tak dalej. Więc odwiedźcie stronę Kryptoraport, z którą linkujemy Wam do niej w opisie. Tam też te wszystkie niezbędne linki znajdziecie tak samo. Znajdziecie tam też linki oczywiście dla naszego partnera, czyli dla AriTen i z tymi kodami, które w opisie znajdziecie, możecie wymieniać, kupować, sprzedawać kryptowaluty w AriTen Exchange jeszcze taniej. Ja za serdecznie dziękuję, odmeldowuję. Do usłyszenia, do piątku. Cześć.